Jezus, tu się nadlituje. Pogoda jest świetna, nie? Tak, genialna. No, patrzcie, jak się przewróciliśmy. Jesteśmy na górze, nie wiem, czy Synaj, czy Getsemani. Ogólnie właśnie biją pioruny. Tak, jest ciekawe. Prześpiewał walną w nadajnik tam parę, ile, 100 metrów? Nie wiem. Nie, 50. 50 metrów od nas. No, a jesteśmy w zawadzie aktualnie, w takim ładnym kościółku. I zobaczymy, jak będzie szło dalej. No, no. Dosłownie. Jak będzie się szło. Jak wyszliśmy, zaczęło padać, jak weszliśmy, przestało padać. No, także w porządku. Nigdy nie miałem tak ciężkiego habitu. Ja wspomniałem wyciągnąć ten punkt, gdzie było jedzenie. Jak coś, o co mówimy, ale postnie. Już nie leje. Nie, nie leje. Nie leje. Zobaczymy, jak długo. Cel dnia dzisiejszego, ale jakoś tak, no jakoś lekko poszło, moim zdaniem. Nawet z tą burzą. Dostaliśmy w ogóle pokój. Redemptoryści są niesamowicie tutaj hojni. Dostaliśmy taki trzyosobowy pokój, gdzie będziemy mogli sobie spokojnie przenocować, bo przed nami jutro ciężki dzień. Mówiąc delikatnie. Także przynajmniej będziemy mogli jakoś się przespać. A co teraz będziemy robić? I konserwa. Moja ulubiona. No właśnie. Kolacja, msza. Tak, wieczorki. Ta konserwa nie wygląda apetycznie. I spanko, bo wstajemy na mszę na szóstą. Podsumowanie tego, co się działo ostatnio, bo ogólnie zjedliśmy kolację przed chwilą, jak widzieliście. Tak. I teraz co robimy? Idziemy na kolację. Bo tak właśnie mało odbędu. No tutaj redemptoryści zaprosili na tę jeszcze jedną kolację, więc no nie można odmówić. Nie tak. Można odmówić. Także zobaczymy. Będzie postnie, jak zawsze. Oczywiście. Tak. Także jesteśmy. Mieliśmy kolację, potem w planie zrobiliśmy sobie kolację, czyli dzielenie, a teraz druga kolacja. Zobaczymy, co to będzie. Miało być krótko, sprawnie i na temat. Było na temat. Tak, po kolacji jeszcze redemptoryści słynni z swojej gościnności. Jak się przypadaliśmy po raz trzeci, to prostu jedna rozmowa, pogadaliśmy sobie chwilkę. Dłuższą chwilkę. O czym rozmawialiśmy? O powołaniu, o życiu, o... siatkówce. I o tych mikrofonach, które... I o mikrofonach, to najdłużej o tym gadaliśmy. To była... Tak. Ale nie rozwiązaliśmy tego problemu. Jak nie rozwiązaliśmy? Znaczy nie wiadomo, czy rozwiązaliśmy. Mamy nadzieję, że rozwiązaliśmy. W sensie Kasper może rozwiązać. Wspólnymi siłami. Tak. No. Ale to tak bardzo miło właśnie, że poszliśmy sobie do rozmównicy. Bo teraz po błogosławił jednego. O, właśnie, tak. No, nie spodziewali się, że jestem neopresbiterem. Bardziej pytali, czy ja już po nowicjacie, czy coś takiego. W sensie tak, że 6 lat, nie? No, dzisiaj będzie dłuższy odcinek. Zobaczymy, ile nam pójdzie. Dlatego powódka, punkt 5. No, takim poślizgiem. Właśnie wyruszyliśmy od Stuchowa. Chodź tu bliżej. Dobrej. Właśnie ruszyliśmy z Stuchowa, przynajmniej jest teraz ten ciężki dzień. Pożegnaliśmy się z redemptorystami jeszcze raz. Pogadaliśmy jeszcze z paroma. No. Trochę się Celestyn dociągał dla Krysty, ale... Nie dało się tego przyspieszyć. No, ale właśnie bardzo, bardzo miło tutaj się pożegnaliśmy. Zostawiliśmy klucz i lecimy dalej. To jest.
Jesteśmy w Brzeglicach. Tak. Tak. I co tu się dzieje? W ogóle super. Weszliśmy do kościoła, tam akurat ksiądz w tym momencie błogosławił najświętszym sakramentem. Tak jakby czekał na nas, więc spoko. No, a teraz co? Jucznia. Tak jest. Lecimy. Bernardynów dwóch. To my. Jesteśmy w Łupinach. Nie, w Szerzynach. A w Szerzynach. No tak, bo Łupiny gdzieś tam są z boku. Zobaczyłem podstawówkę, nie geografię. Dobrze. I co? Ładnie tu jest. Fajnie tu jest. Co jakiś czas takie ładne kapliczki są, robi się coraz bardziej tak beskidzko. No i te cmentarzyki z pierwszej wojny światowej też mają taki urok. No tak, urokliwie. Tak. Za nami przed chwilą sobie zmówiliśmy różaniec, przeczytaliśmy sobie słowo dzisiejsze. Ale już niedługo dochodzimy do miejsca naszego obiadowego. Auto na rzeszowskich numerach jechało. O, to od ciebie. Lubię takie auto. Od ciebie. Słuchajcie, mamy takie ustalenie, nie wiem czy... Dobra, nieważne. Tomek, ty powiedz, że zmieniamy plany. Zmieniamy plany i idziemy do Chicago. Tak jest? Mamy za sobą 28 km. Przed nami 21. Tak, jeszcze sporo roboty, ale mamy trzecią godzinę, więc będziemy wieczorem pewnie. I mamy posunąć, więc takie fajne drzewko. O, tu, no. Tu. I godzinkę czytaj. I śliczne tereny. I już w ogóle... Kuźnia była po drodze. Tak, kuźnia była po drodze. No i jesteśmy już na Podkarpaciu i w diecezji rzeszowskiej. Opuściliśmy rodzimą diecezję, ale wrócimy. Zawsze wracamy. Okej, okay. Musimy sobie ponarzekać. Ludzie! Odliczamy metry. Metry? 17 km. O, auto jedzie. To jest 17 tysięcy metrów. Słuchaj. O, teraz mu... Nie, czekaj. Co mogło pójść tutaj? Rany jeszcze, ale nie no, może dojdziemy. Mam nadzieję, że dojdziemy. Będziemy gdzieś koło 21. Zobaczymy. Planowaliśmy... Ja 18 spokojnie. Aha. Ja od razu mi coś nie pasowało. Ale potem było 19, to tak będzie super. No 19 spoko, teraz myślimy, o, dobra. No, GPS pokazuje 19.45, biorąc pod uwagę, że przez najbliższe 17 km nie zatrzymamy się ani na moment. I będziemy szli takim normalnym tempem. Ludzkim. Aby to zdychamy. No, ale tak, mobilizujemy się. Tak. Póki trwa to, co się dziś nazywa. Pozdrowienia dla kumaty. Amen. Opowiedz nam, co się stało, Tomek. Miałem różanie w kieszeni. Patrzę się, kieszeni jest dziurawa. Więc nie ma różańca. Tak, ja ci właśnie ofiaruję o różaniec, który dostałem 3 dni temu od samego papieża Franciszka. W sensie nie dostałem od papieża Franciszka, ale to jest papieski różaniec z Rzymu. Proszę bardzo. Marty, dziękuję. A kierowca wstał i zaczął bić brawo. Ej! Był nogawce! Zostało nam 4 km z hakiem. Po prostu, 4 minuty życia. Po prostu to jest ostatni kilometr, jaki wytrzymał Spartianin, a potem umarł, więc... Tak, także żegnamy się. Dlatego kto będzie składał ten filmik, to dzięki. Dzięki, było nam naprawdę miło. Spoko. Nie, no, a teraz masakra. Brewiarz, a teraz odmawiamy brewiarz, żeby umrzeć z nieszporami na ustach. Na ustach. Nie, no. Ale ogólnie, jeśli o mnie chodzi, to jest nawet spoko. Tak. Teraz. Wstań i rusz się, jest najgorzej. Tak, właśnie no. Nie zatrzymujcie się. To jest takie przesłanie na koniec tak, tak. życia. Tak. Nie zatrzymujcie się. Tylko idźcie cały czas przed siebie. Tak cały jest. Czas do przodu. Tanio skóry nie sprzedajcie. Amen. Bo to by nic nie dało. Nie dałoby nic. Oj, tak by ci poprosiłem. Dębowie. 800 metrów! Zbawienie! Tam. Idź prosto. Tam, no. O jacie. Wygraliśmy. Ja nie wiem. Dotarliśmy. Tak, tutaj spotkaliśmy ojca tutejszego i powiedział, że może nam się uda gdzieś przenocować, więc nie umrę, ale żyć będę. Wierzymy w to. Ufamy i wierzymy. Jestem tak szczęśliwy. Tak. Było.
Był sztos, naprawdę. Przyjęli nas po prostu jak królów. Królów, no. Tak. Królów, centralnie. To jest ta gościnność zakonna. Naprawdę. A. Plus jeden. Dobra, dobrej nocy. Cześć. Dziś już wstaliśmy, byliśmy na mszy o siódmej. Coraz tam doprawiał też. W końcu dobrze. Jakoś byliśmy rano. Tak, no ale jak widać jest ciężko. Wyszliśmy właśnie z sanktuarium, jest która godzina? Jakąś po dziewiątej, 7:00. Trochę żeśmy się zasiedzieli, ale gościnność... Tak, saletyńska. Jest nieopisana. Idziemy do Dukli. Za nami właśnie bardzo dobre śniadanko, też kawka. Także no bo tutaj w ogóle jeszcze raz ojciec zaskoczył, bo on jeszcze wywiad z nami zrobił. To tak, pójdzie na jakiegoś posłańca. I zdjęcia z mojej komórki powysyłał sobie i zrobił nam zdjęcia, nawet nas nagrał. A na koniec spotkaliśmy w ogóle generała Zaletnów i nam pobłogosławił na drogę po włosku. Jak powiedzieliśmy, jak się dowiedział, że przeszliśmy prawie 50 km, to mamma mia. Ale fajnie. Bardzo miłe. Postoły, mieliśmy odmówić sobie podróżę popołudniową, czy południową, ale trochę zaczyna padać, są takie przelotne opady, więc pewnie zrobimy sobie później przerwę. Też chyba trochę przechodzi. Mają być takie niewielkie przelotne opady deszczu, tylko koniec może normalny deszcz złapać, więc będzie małe déjà vu z pierwszego dnia. Także doszliśmy do delikatesów, do których chcieliśmy dojść na jakiś obiadek. I zjedliśmy. Nie delikatesy, ale jedzenie. Także... No, już będziemy powoli kończyć na miejscu, żeby zmówić tak jakieś porki. No. Nie ma co sobie odmawiać, więc odmówimy. Tak. A po drodze oczywiście tam był różaniec, mieliśmy słowo sobie czytaliśmy, a na koniec graliśmy w P. Było w pyta. Będziemy kontynuować. Zobaczymy. Piękna przygoda. Przyjemnie pogrywać, prawda? Pójdź do pielgrzymki. Czyś złapał? Nie wiem, czy mówiliśmy o tym ostatnio? Nie, jeszcze chyba nie. To taka klamra, na początku deszcz i na końcu. Tak, miejmy nadzieję, że nie skończy się też burzą. Ale... No, nie proroku. Zostało nam ostatnie kilometry, jakieś 4 z lekkim hakiem. Zaraz. Więc za niedługo już będziemy u celu. Trochę będziemy mieć zrozumienia na sam koniec, na miejscu. Bo się raczej nie będziemy zatrzymywać, bo właśnie leje, a to się... Ty masz jakiś przystanek? Tak, będzie. Tak, no właśnie, przystanek byłby spoko. Byśmy sobie chyba coś GPS zrobili. GPS zgubił. O, tu za chwilę się asfalt kończy. Oho. Także fajnie. Co się to, Beczku, dzieje? Odpoczywamy. Tak. Jak wszyscy dobrze wiemy, najlepiej odpoczywa się na kolanach. To jest poświęcenie właśnie. Tak. No, mokrym asfalcie. Tak jest. Wspominaliśmy wam o Mateuszu? Chyba nie. Nie padło to. Nie. Chyba, że w Tuchowie coś, ale... W Tuchowie jak byliśmy, to spotkaliśmy takiego mojego starego znajomego, takiego Mateusza właśnie. Ogólnie bardzo ciekawy człowiek. Właśnie tam nam kupił tym barka, dał nam różańcie, które potem mogliśmy rozdawać ludziom, więc to też było takie bardzo miłe. I prosił nas, żebyśmy się pomodlili w ogóle też, bo tak gdzieś tam średnio z sytuacją finansową, żeby jakieś zleconko się udało znaleźć. No i to było w Tuchowie, nie? On przyjechał sobie na odwóz, więc takie spotkanie, prawda, spontaniczne. I właśnie jesteśmy sobie, zostały nam 2 kilometry do Dukli. 2 kilometry, niecałe chyba już nawet. I nagle tam na tej drodze tu, to jest długa, to jest wojewódzka droga. Tak jest. To jest trąbi. Ale to tak dosłownie, w sumie wyszliśmy 200 metrów i szliśmy tą drogą. Tak, że jeszcze 3 minuty wcześniej jakby zadzwonił, to jakby przejeżdżał, to by nas nie zauważył. Tak, i właśnie zauważył nas. Zatrąbił i się zabierał z nami. Właśnie z informacją, że w ogóle dostał zlecenia. Nie? Tak. Jak to tam było dokładnie? No, bo... jakieś, że zamówił mszę w Kalwarii. Tak, w Kalwarii i że dostał zlecenie pod Ustrzykami, właśnie tam jedzie. Dał nam 6 bananów, kefir i parę jeszcze innych rzeczy. Widzicie to! Już? No dawaj. Co mam robić? Nie wiem, coś zacząłeś mówić. Nie, chciałem powiedzieć, że jesteśmy. Tak jest! Tak jest! To jest cel naszej podróży. 3 dni,
103 kilometry. Mamma mia! To jest Mateusz, którego właśnie przed chwilą spotkaliśmy. Po raz drugi wcześniej w Tuchowie. Także z tym świadectwem, którym się podzielił, więc tak, to ten szalony człowiek. Zawtrak. W tym momencie uczymy się z Kasprem rosyjskiego, który brzmi trochę jak chiński czasami. Właśnie jesteśmy w Dukli, więc może spokojnie się dalej kontynuować swoją naukę i nie przerywać, nie zamrażać już czasu. Może coś jeszcze powiedzieć? Do ten punkt. Się zbieramy, nie? Powoli kończymy naszą pielgrzymkę, jesteśmy w Dukli, na miejscu. Tutaj nas przyjęło się z Warnią. Stacja. Świetny człowiek. Szkoda, że sobie trochę przyjmiemy z nim przy kolacji. Sporo fajnych rzeczy gdzieś tam się z nami podzielił. Tak. Pomodliliśmy się w kaplicy jeszcze teraz wieczorem. Tak, byliśmy na godzinę czytań na szporach. Jeszcze zaraz sobie zrobimy kolację. I idzie kompletę. Tak, nauczyłem się mówić przez Paweł był refektarzu klasztornym naszym. Tak. Jesteśmy... Ja, to było ostatnie? Nagrywaliśmy to dzisiaj? Wczoraj. Także jesteśmy po przerannej. Tak, telefon odprawiał, tak Tomek czytał, ja prawie uczestniczyłem. Tak, bo jest dłuższa ampoda trochę i sobie trochę spać. Tak, potem byliśmy w zamku, porozmawialiśmy sobie trochę, poznaliśmy braci, więc w ogóle było super, a teraz jeszcze w ogóle nas podniósł pustelnik. Tak, właśnie tam wyjeżdża samochodem. Widać, tak. Porozmawialiśmy trochę po drodze o ekologii i o różnych takich sytuacjach w kościele. No i co? Powoli się rozjeżdżamy. Tak, jesteśmy na dworcu w Krośnie. O, właśnie. Tam stoi nasz autobus. A mi nie stoi. Tak. I co się jechało w ogóle na Rzeszów, ale to... A, damy radę. Także... Dobiega koniec naszej drogi. Z Bogiem, trzymajcie się. Z Bogiem.